Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie, cieplutko. Mam nadzieję, że u was jest wszystko w porządku. No i mamy temat, jaki właśnie, co dobrego idzie do nas w naszym życiu w najbliższym czasie. A czas sobie sami ustalcie, czy to są dni, tygodnie, czy miesiące. No i tak, wybierzcie sobie jedną opcję, widzicie, wszędzie. W każdej opcji jest inny kamień. I tak macie jedynkę, dwójkę i trójkę. I teraz proszę, że jeżeli potrzebujecie więcej czasu, to włączcie po prostu pauzę, bo ja będę zaczynała od jedyneczki. Także dziękuję, mam nadzieję, że pauza włączona. I przesuniemy sobie trójkę tutaj, żeby jej nie było widać. Dwójkę też. I zaczniemy sobie od jedynki. Tutaj położymy sobie jedynkę. I zaczynamy od jedyneczki. Dobrze należy? Nie za wysoko? Dobrze. I patrzymy. Wszystkie jedynki. Każdy, kto wybrał jedynkę, proszę Ciebie, żebyś teraz się skupił. Pomyślał o swoim życiu po prostu, może o jakichś planach, marzeniach, a ja potasuję dla Ciebie karty i zobaczymy, co dobrego Ciebie czeka w najbliższym czasie, co do Ciebie idzie dobrego w najbliższym czasie, co może się wydarzyć w najbliższym czasie, jak zmieni się Twoje życie w najbliższym czasie. I wybieramy sobie karty. W najbliższym czasie dla jedynek. Co dobrego do Ciebie idzie w najbliższym czasie? Jedyneczko. Co dobrego idzie do Ciebie w najbliższym czasie? Co dobrego idzie w najbliższym czasie? Do jedynki. Co dobrego idzie? Co dobrego? O kurczę. Kurczę, fajnie. Zmiana ogromna. I weźmiemy sobie to, te karty. Chciałam zobaczyć, na czym powinniście bardziej się skupić w najbliższym czasie. Dla wszystkich jedynek. Dla Ciebie w szczególności. Jedynko. Właściwie dla Ciebie, o sobie myślę. Okej, dwie chciały się pokazać. W tym razie weźmy je. I jeszcze Lenormand 3, bardzo bym prosiła. Wszystkich jedynek w najbliższym czasie. W szczególności o Tobie myślę. Co do Ciebie idzie dobrego w najbliższym czasie? Co do Ciebie, jedyneczko, idzie dobrego w najbliższym czasie? Kochani, moi drodzy kochani, powiem, że tak, na początku to jest karta pełna pomysłów. Wezmę sobie tego kryształa, poczekajcie, będę kryształem sobie pokazywać. Karta pełna pomysłów, macie asa, buław, to znaczy w najbliższym czasie będziesz mieć pomysły, mnóstwo pomysłów, jak zmienić swoją sytuację lub jak tą sytuację uleczyć, ulepszyć, zmienić swoje życie, żeby nabrało może kolorów, żeby nabrało sensu, żeby działo się coś, żeby nie było żadnej stagnacji. Bo tutaj widzisz, od dołu jest karta wieży, to znaczy nagła, gwałtowna zmiana. Myślę, że to jest ta zmiana, która u Ciebie w najbliższym przyjdzie czasie do głowy, to znaczy olśni Ci, tak? Taki pomysł, taka iskierka, który wiem, chcę to. Bo tutaj widzę, że wcześniej, troszeczkę wcześniej, już nie mogłeś na coś się zdecydować, tak? Jeszcze jesteś ciągle w niezdecydowaniu. Może to chodzić o związek, może to chodzić o pracę, o rozwój, o bardziej niż rozwój, może jakąś karierę, jakieś plany. I tutaj w siódemce denarów pokazana, w siódemce kielichów jest pokazana osoba, która patrzy na te kielichy z góry, nie wie, co one zawierają w środku. I tak sobie gdybam, myśli, gdybym podniósł ten kielich, to może by było coś fajnego. Tam też, tu, ale przecież nie wie, bo ten ktoś wazy położył właśnie w ten sposób, zamknął w nich coś. I on tylko sobie wyobraża, ten człowiek, co mogłoby być fajnego w każdym z tych kielichów. Ale przecież on nie będzie wiedział, gdy nie podniesie. I to jest takie troszeczkę marnowanie czasu, bo stoimy przed wyborami, ale ich nie podejmujemy, a one są. Jak spróbujemy chociaż jeden podnieść, za jakiś czas możemy go odłożyć. Ale my marnujemy czas, bo tylko patrzymy z góry. Nie sprawdzamy, co tam jest. Dlatego u Was wcześniej już były te wybory, już one są teraz, ale one jeszcze przyjdą i będą bardziej dla Was takie widoczne, jasne, że te wybory są. I ja sądzę, że przez ten ogień, dzięki temu ogniu, Wy ten wybór dokonacie. W końcu będziecie mieli pomyślunek, tak? Co chcecie zrobić? Co chcecie podnieść? Gdzie chcecie zaglądnąć? Co sprawdzić? To jest dobre, kochani.
Myślę, że będzie to bardzo dobry wybór. Jakikolwiek dokonacie wybór, czy zmiana miejsca zamieszkania, czy pracy, czy związku, przyjaźni, czegokolwiek, ten wybór będzie u Was na plus. Macie ode mnie lajka. Karta Słońca pokazuje, że podniesiecie wazę i zobaczycie, jednak to, a tego chciałem. Właśnie, wybór będzie bardzo dobry. Karta Słońca, dobrze wiecie, że to jest jedna z najlepszych kart w tarocie. Jedna z najbardziej optymistycznych, wnosząca dużo światła w nasze życie. A przy Asie Pentakli otwierająca też perspektywy, szanse, drzwi, drogi dla nas, możliwości. Kochani, jeżeli u Was cokolwiek tutaj będzie ten wybór, czegokolwiek dotyczył, to ja Wam powiem, że będzie najlepszy z możliwych wyborów. Będziecie czuli się, jeżeli chodzi o kasę, jeżeli na przykład ten wybór będzie dotyczył zmiany miejsca zamieszkania, pracy, rozwoju jakiegoś osobistego, gdzie po prostu najlepszy z wszystkich możliwych wyborów. Nie wiem, który kielich, którą wazę podniesiecie, ale wybierzecie dobrą. Chyba, że w każdej wazie jest coś dobrego. I po prostu nawet jeżeli nie będziecie długo się zastanawiać, cokolwiek zrobicie, to i tak będzie dobre, lepiej niż nic nie robić. Bo zobaczcie, dziewiątka pentakli, pełnia szczęścia, radości. Może niekoniecznie w miłości, ale we wszystkich innych dziedzinach naszego życia. A na pewno praca, finanse i zadowolenie nasze osobiste. Z tego, co mamy, co osiągnęliśmy. I niczego nam nie jest brak. Bo myślę, że tą miłość odnajdziecie w rodzinie. Nawet jeżeli nie macie partnera, bo karta dziewiątki denarów często pokazuje kartę szczęśliwego singla. To znaczy, nawet jeżeli nie znajdziecie żadnego partnera, obstawicie na rozwój osobisty, na karierę, na pracę, to i tak znajdziecie miłość właśnie w rodzinie, bo dziesiątka kielich pokazuje, że jesteśmy w dobrym etapie naszego życia, najlepszym, z jakich jest możliwy. I czujemy to szczęście, czujemy to bliskość, satysfakcję. Osiągnęliśmy pełnię szczęścia. Do tego całe życie szliśmy. I to do Was przyjdzie. Ta świadomość, że lepiej nie może być po prostu. Lepiej nie może być, kochani. Przez długi czas, ja myślę, że to tu u Was teraz po prostu to się dzieje, że jest taka stagnacja w Waszym życiu i ten pomysł jest bardzo Wam potrzebny, bo albo w związku, w relacji, w znajomości, w czymkolwiek nic się nie dzieje, czy w pracy. Bo karta trumny pokazuje, że cisza grobowa, nic nie słychać, a jak nic nie słychać, to nie jest dobrze, prawda? Byśmy się czuli, jakbyśmy nie żyli, musimy coś słyszeć, musimy odczuwać radość, ból, cokolwiek. Bo nic nie czujemy, do pewnego dnia się szczypiemy, myślimy, czy ja na pewno żyję? Co z tego, że trwam, jak nic nie czuję? A to jest karta właśnie trumny, tak jakby człowiek żył, a nie czuł żadnej satysfakcji. Żadnego tego, tak jak głupiec wnosi, tak? Chce się żyć, krzyczeć, tańczyć, skakać. Tylko jest taka, ej, wstaję, robię, kładę, wstaję, robię, taki... Mozalans? Nie wiem, to tak po polsku się nazywa ładnie. Nie wiem, czy to ładnie. I kochani, znajdziecie wyjście z tej sytuacji, bo co jest dobre? Na razie krążycie w labiryncie myśli, czynów, ciągle coś robicie, się zderzacie z okrutną rzeczywistością, nachodzicie na właściwą drogę, wydaje Wam się właściwa i znowu stukacie w mur i znowu to nie jest to. Ta praca miała być dobra, no i znowu nie jest taka. Ta osoba miała być dobra, no i znowu nie to. W końcu widzicie na prosto, bo patrzymy, co jest dobre, tak? Tutaj powiem Wam, że mężczyzna, jest silna męska energia, energia słońca, i powiem Wam, że mężczyzna tutaj ma niesamowito, jeżeli Ty jesteś mężczyzną, to Ty powiem, masz taką intuicję świetną, to co czujesz, to co masz doświadczenia z przyszłości, to co podpowiada Ci Twój własny rozsądek, intuicja, rozsądek, myśli, uczucia, wszystko, co jakbyś wziął do kupy, dosłownie tutaj, to bardzo dobrze myślisz, czujesz i wiesz dokładnie w tym momencie, co chcesz zrobić. Dla kobiet, kochani, jeżeli macie, bo każda z nas ma pierwiastek męski w sobie, jeżeli jesteś w miarę silną osobą, o silnej osobowości, czujesz tę męską energię, pozdrawiam jedną z moich klientek, która ostatnio doszłyśmy do wniosku, że my mamy dużo męskiej energii w sobie, i powiem tak, że tutaj, jeżeli to czujesz, że Ty potrafisz wziąć pędzelek namalować, potrafisz podjąć decyzję po męsku, to nie potrzebujesz tutaj żadnego mężczyzny,
żeby właśnie podnieść swoje życie wyżej. Jeżeli czujesz się słabo, nie odnajdujesz się w tej karcie, to znaczy, że mężczyzna dla Ciebie może pomóc. Jakiś tam jest, który może Ci pomóc wyjść z tej karty. Otworzyć się na coś fajnego, tak? Żebyś czuła szczęście. Tylko musisz zdecydować. Może ten mężczyzna pomoże Ci decyzję właśnie podjąć. Lub przynajmniej popchnie Cię do tej decyzji. Lub Cię w ogóle popchnie. Powiem Ci tak. Karta statku to jest karta podróży w głąb siebie. Nie zawsze tylko zmiany miejsca pracy, osób, ale też w głąb siebie. To znaczy podróżuję w głąb i zaczynam czuć, co chcę w swoim życiu, tak? I wtedy już wiem, co chcę i wtedy to zaczynam robić, bo już olśniło mnie. Dlaczego jest taka sytuacja? Bo potrzebuję jakiegoś ruchu, zmiany, tak? To także, kochani, tu jest przepięknie. Czego na pewno potrzebujecie? Masażu. Może jesteście bardzo zestresowani. To, co możesz sama masować lub sam, to na pewno są stopy, na pewno są dłonie. Wiesz, że w dłoniach, w stopach są odpowiednie punkty, które są odpowiedzialne za pewne nasze schorzenia albo różne nawet emocje. Także jak już wy czegoś nie wiecie, to zawsze ja mogę Wam powiedzieć, czy może nie pisać w komentarzach, bo to za dużo by było, bo musiała pewnie filmik nagrać lub w inny sposób, bo ja taki miałam kurs ostatnio i właśnie jaki, gdzie punkt, za co jest odpowiedzialny, co naprawdę działa. Nawet jeżeli boli Cię ząb, czy masz stany depresyjne, wystarczy, że pomasujesz i Cię to przychodzi. Także kochani, to możecie machnąć się i tutaj sobie pomasować. Na inne masaże to musicie pewnie iść lub poprosić kogoś. A wiadomo, masaże głębokie nie powinny być wykonywane przez osoby, które nie są, nie mają predyspozycji, żeby nie zaszkodzić, ale delikatne masaże to może nawet Ci z rodziny ktoś zrobić, nie musi mieć przeszkoleń, ale nie głębokie, bo to już trzeba wiedzieć, gdzie masować, żeby nie zaszkodzić danej osobie. To na pewno masaż i na pewno więcej radości. Wyśpiewaj pod prysznicem swój cały ból, cały smutek, swoją całą radość wykrzycz. Jeżeli nie chcesz śpiewać sama, bez muzyki, to lub sam, przepraszam, to włącz muzę i po prostu śpiewaj razem z wokalistą. To jak ja robię, bo nie mam za bardzo talentu muzycznego, to ja sobie włączam najczęściej Marylę Rodowicz, która śpiewa piosenki, które ja czuję, które znam i śpiewam z nią wszystkie piosenki bardzo głośno. Nie wiem, co na to sąsiedzi, ale sometimes I don't care. Także kochani, tutaj wyśpiewajcie wszystko, co Wam leży na sercu. A jak nie macie odwagi śpiewać w domu na głos, nie zalecam do lasu, bo tam są zwierzęta, ale zawsze możecie iść pod prysznic, bo Was zagłuszy woda od prysznicu. Także śpiewajcie, gdzie możecie. Także kochani, życzę Wam wszystkiego najlepszego, jedynki, dużo dobroci do Was idzie i przechodzimy do dwójek. Nie będę włączała pauzy, bo się dzisiaj tak rozstawiłam, że ja idę po kolei. Sorry. Sorry, babe. Dobra, złożymy sobie karty i będziemy patrzyli sobie na dwójeczkę. I co tam do naszych pięknych dwójek idzie. Jedynki podziękujemy, kamyczek sobie odłożymy. Dzięki, jedynki, że byłyście. I teraz dwójka i kwarc różowy. Jeżeli wybrałeś tą kartę, proszę, i ten kamyczek, proszę, to ten, co ja miałam powiedzieć? Aha, muszę je przesunąć. O tak, jeszcze tak. O. Kto jest pierwszy raz, to przepraszam, kochani, taka jestem. To nie musicie się stresować. Jak Wam to się podoba, to bądźcie, bo taki ze mnie typ po prostu. Dwójeczki, witam Was. Rozsiądźcie się i zobaczmy, co Was czeka dobrego. Co do Was idzie, dwójki, i szczególnie do Ciebie. Tak do Ciebie to mówię. Co idzie dobrego? Na co powinieneś rozłożyć swoje ramiona, żeby nie przegapić? Jakie zmiany, jakie dobroci idą do Twojego życia? Co dobrego idzie do dwójeczki? Co dobrego czeka dwójkę? Co dobrego? Zobaczmy. Dwójka, skup się. Co dobrego idzie do dwójki w jej życiu fajnym? Co dobrego idzie do dwójeczki? Co dwójego dobrego? Co dobrego idzie do dwójeczki? Ok. Co dobrego idzie do dwójeczki? Zobaczmy całe, całe twoje życie w niedługiej przyszłości. O, jak to miło, że to od razu wiesz, co chcesz. Wiesz, co chcesz i zobaczymy tutaj, o co powinieneś zadbać w tym czasie właśnie najbardziej. Dwójeczko.
Tu powiem Wam, że widzę dla niektórych trudne relacje. Od razu powiem Wam. Tutaj trzy się chciały pokazać karty, no to wyjmiemy, nie będziemy tu się sprzeczać z kartami. Dobrze. I kochani, tak. U Was widzę, że to jest dobre, że w końcu ruszy coś, bo ósemka buław pokazuje po stagnacji jakiś ruch. Zaczynam wchodzić w taką energię, że chcę ruszyć się z miejsca, pojechać się odezwać, zadzwonić, napisać, ruszyć się po prostu. I wtedy dzięki temu ruchu z mojej strony będzie ruch zwrotny. To znaczy tak jak mniej więcej jak karta ta nie wypadła. Szóstka pentakli, tak? Karta takiego żebrania, to znaczy, że nikt nic nie zrobi, zanim ja nie ruszę, ale potem jak ja ruszę, to ta osoba ruszy i tak i potem to ta energia krąży. Także kochani, tutaj powiem Wam tak, albo Ciebie to jakby zmobilizuje, żebyś Ty napisał, się odezwał lub przyjechał, się spotkał, ruszył ze swoją tą energię w jakimś kierunku, ale to nie musi być miłość absolutnie. Może to być na przykład, chcę zmienić pracę, ale ciągle CV trzymam w szufladzie i w końcu postanawiam puścić je, tak, do pracodawcy. Chodzi o każdą energię, którą trzymasz, kisisz i nagle chcesz ją wyrzucić z siebie. Albo do Ciebie w najbliższym czasie napisze ktoś, na kogo tak naprawdę bardzo długo czekałeś lub czekałaś. Ta osoba może do Ciebie się odezwać. Jak najbardziej, kochani. Powiem tak, w tym momencie czuję głęboko w Tobie gdzieś zagrzebane jest świadomość, że coś jest nie tak z miłością. Ta miłość to jest po prostu jakaś porażka chyba. Wszystko mi się nie udaje. Nawet już jak jest prawie dobrze, to zawsze musi coś wyskoczyć. No czemu nigdy nie może być tak dobrze cały czas? Ale Ty na ten moment tylko, do tego dnia, dzisiaj, nie widziałeś szansy, że może być dobrze. A dobre jest to, że jak wypuścisz tę energię, no chyba, że ta osoba wcześniej się odezwie, to będzie dobrze. Tylko na ten moment się strasznie skupiasz na tym, że nie wychodzi, ale czasami to trzeba. Wiecie co? Ósemka była w coś fajnego, że tego nigdy nie zatrzymasz. To znaczy, to doleci do celu i to wróci zawsze do Ciebie. To znaczy, że jeżeli ktoś się odezwie, to będzie już kontakt, dajmy na to, tak? Jak wyślesz te CV do pracy, to już zrobiłeś krok i teraz, jeżeli nawet tej pracy Ci nie przyjmą, to już tak jakby siebie popchnęłeś do działania i te CV zrobisz kopię i wyślesz gdzie indziej, w końcu znajdziesz. Tak samo między ludźmi jest, tak samo. Jeżeli nic nie robisz, to jesteś w takiej energii, ale jak tylko się odezwiesz, to poruszysz to koło, tak? Ono zacznie się kręcić. Tutaj powiem, że dla wielu może zacząć się coś od zera. To znaczy albo jakaś relacja, albo jakaś nowa praca, nowy związek, nowa przyjaźń. Zobacz, na lata. To, co się pojawi w Twoim życiu, to będzie na długie lata, bo jest as pentakli, który wypuszcza korzenie. Nie będziesz chciał tego stracić, ta osoba, ta sytuacja, to miejsce, ta praca, cokolwiek, też Ciebie nie będzie chciało utracić. Tu będziecie coś pomalutku, tak jak widzisz w siódemce pentakli, troszeczkę cierpliwości, bo to nie będzie tak od razu. Trzeba będzie o to zadbać. Nie da się tego przyspieszyć. Mimo, że tutaj będzie w Tobie niecierpliwość, to jednak będzie dobre to, że w końcu zrozumiesz, że do tej sytuacji, do tej osoby będzie trzeba więcej cierpliwości, żebyś chciał coś wielkiego. Bo z niecierpliwości wyjdzie byle co. A jeżeli o to zadbacie, dacie miłości, trochę więcej zainteresowania, trochę więcej cierpliwości, tak? Miłości, cierpliwości, chyba dwa razy już powiedziałam. Więcej światła, więcej zrozumienia dla drzewka, tak? To coś pięknego będzie kiedyś. I to Cię po prostu chyba olśni. Jak normalnie grom z jasnego nieba spadnie, że to właśnie tego Ci było brakowało. Tej cierpliwości do tej sytuacji. Jest tutaj tak. Jeżeli jest jakiś w Twoim otoczeniu mężczyzna, który jest na jakimś stanowisku, może mieć te swoje ego bardzo wybujałe, w ogóle mężczyzna, który nigdy pierwszy nie przyjdzie z niczym, tylko on zawsze patrzy z góry na kogoś, to powiem, że tu może być tak, jeżeli chodzi o pracę, to ten, dzięki tej sytuacji, że tutaj nabierze tempa, to tu fajnego coś będzie, także dla Ciebie przyszłościowo, bym powiedziała. To jakby Twój szef. Ale też może być z mężczyzną, jeżeli jesteś kobietą, a jakiś partner, tak? Jakiś tam mąż czy ktoś, to też może nabrać tempa to, jeżeli właśnie jakby, no jednak ktoś pierwszy wykona ten ruch. Bo on tu sam z siebie tak niekoniecznie. Tak samo jak ci rzadko kiedy szef szuka ludzi, tak? Do pracy.
pomyśl o tej karcie cesarskiej. Jeżeli to powiedzmy o pracę, szef rzadko kiedy szuka ludzi do pracy, przeważnie czeka na CV od ludzi, tak? I wtedy wybiera. Nie ma tak, że chodzi po ulicach i szuka pracowników, no chyba jak jest zdesperowana, ale co to za firma by była? Tak samo jeżeli chodzi o uczucie, on jest w silnej karcie, to znaczy on sam siebie do ciebie nie wyjdzie, choćby to jego była wina, tak jakbyś musiał coś zrobić z tą osobą, czy to przyjaźń, czy co, czy miłość, tak? Także tutaj, kochani, w najbliższym czasie zrozumiesz, że musisz wykonać ruch w kierunku tej osoby, a potem być cierpliwa lub cierpliwy. Ale jeżeli ty jesteś mężczyzną, to ja ci powiem świetna karta, bo powiem, że będziesz w takiej energii mocnej, nikt ci tutaj po prostu nie wepchnie do kąta. Będziesz tak czuł władzę, siłę, a strasznie silna energia, kochani. I powiem ci tak, w najbliższym czasie dużo czeka cię szczerych rozmów, szczerego wyjaśnienia różnych sytuacji, prawdy, kłamstwa wyjdą na jaw, także jeżeli ty kłamałeś, to uważaj, bo wszystko wyjdzie już teraz na jaw. Też może się doczekasz w końcu, jak gdzieś tam pisałeś jakieś dokumenty, nie mówię już kręcie do sądu, ale gdzieś o coś, to też może się doczekać w końcu tych swoich jakichś tam zaległych pieniążków, wszystkiego, co gdzieś czekałeś na coś, sprawiedliwość kiedy przyjdzie, no to też może do ciebie przyjść w najbliższym czasie. Widzę, kochani, że tutaj się strasznie martwicie. Pamiętajcie, że ta dziewiątka mieczy to są nasze myśli, tak? Czarne myśli. Że nie chcesz robić czegoś, bo strasznie się martwisz, że to nie uda się. Ale zanim nie spróbujesz, tak? To nie będziesz wiedzieć. To najpierw trzeba spróbować i ewentualnie się nie udało. Trudno. Uczymy się z naszych błędów, porażek. Ale jak nie spróbujesz, a będziesz tylko się martwić, to trochę bez sensu, moim zdaniem, marnowanie czasu. I kochani, tak, niesamowita u Was w najbliższym czasie wiedza Twoja wewnętrzna, bo gdy zajrzysz, popodróżujesz w głąb swojego wnętrza, zrozumiesz, czego potrzebujesz, co chcesz w życiu osiągnąć. I będziesz wiedział, jaki kierunek lub wiedziała obrać w swoim życiu. Czy to chodzi w kwestii zawodowej, czy miłosnej, także tu zrozumiesz, bo to pierwsza karta nam stanęła, po takim głębszym zastanowieniu. Znowu ta karta labiryntu, ale sądzę, że to jest labirynt w Twojej głowie, bo tutaj bardziej już nawet nie chodzi o życie Twoje, to chodzi o sposób Twojego myślenia. Ty się sam zapętliłeś gdzieś tam. Wyjdź na prosto w myślach. Najlepsze rozwiązanie dla Ciebie będzie to najprostsze. Przestań kombinować, przestań kręcić, przestań dawać sobie ileś tam gór, stawiać przeszkód. Proste, zadaj pytanie do siebie, co chcesz i w miarę najprostszą drogę znajdź. Dobra, to będzie najlepiej dla Ciebie. Karta bardzo silna dla mężczyzn, intuicja kobieca, bo tak samo każdy mężczyzna ma pierwiastek żeński, bo w jakimś tam wcieleniu był kobietą na pewno. I teraz tak, niesamowita energia, księżyca żeńska, tak? To znaczy wiedza na różne tematy, to znaczy mężczyzna, który jest cesarzem, też będzie taki silny, silna osobowość, tak? Który tylko materialnie tutaj tak bardzo jest skupiony tutaj w świecie 3D, ale przyjdzie właśnie ta delikatność, ta mądrość, ta taka, czasami mówi się, że energia żeńska jest bardziej taka delikatna, powściągliwa, taka bardziej intuicyjna, no to powiedzmy, że to jest prawda i to przyjdzie do Ciebie, to znaczy nie będziesz się kierować tylko czystym materializmem, ale też przyjdzie właśnie takie coś jakby z wnętrza, taka potrzeba Twoja, bardzo głęboka. I teraz tak, co powinieneś jak najbardziej robić w tym czasie najbliższym? Pracować z energią, moi kochani. Tu możliwe, że jeżeli masz ochotę, możesz nawet sobie pracować z czakrami. U mnie na kanale znajdziesz filmiki, jak pracować z każdą czakrą po kolei. Tam w zakładce gdzieś z czakrami, pewnie gdzieś tam znajdziesz. Nagrane filmiki w najprostszy sposób, z tego co ludzie mówią, najbardziej dostępny. Jeszcze takich filmików nie słyszeli, które były tak prosto, w sposób jak dla człowieka normalnego nagrane. Także zapraszam Cię, znajdź sobie ten filmik i posłuchaj o czakrach, bo może tu dla Ciebie by się przydało, nie mówię o wszystkimi, ale czy czakra podstawy, czy czakra korony, a może czakra serca, przeskocz te czakry. Chociaż tutaj energia najlepiej będzie płynęła, gdy będzie od czakry korony do podstawy oczyszczona. Ale może, nie wiem, czakra gardła, przynajmniej masz problem z komunikacją z jakąś osobą. To już dobra, zostawmy wszystkie czakry, zawsze można popracować nad jedną, nic się nie stanie, może nie jest takie poblokowane te.
A może być czakra gardła, to wiadomo, odpowiedzialna za komunikację, za wyrażanie swoich myśli, tak? Za mówienie, co chcesz w życiu. To może popracuj nad tą energią. Też może rodzina dla Ciebie być jakimś ogromnym wsparciem tutaj, przynajmniej w tych trudnych chwilach, tak? Jeżeli masz rodzinę, albo przynajmniej osoby, które traktujesz jak rodzinę. Ktoś bliski, ktoś kochany, do kogo możesz się zawsze przytulić, ktoś, kto Ciebie słucha. I też spróbuj więcej czasu spędzać ze zwierzętami. Nawet nie masz pojęcia, jak dużo możemy od zwierząt się nauczyć. To nie jest takie płytkie, jak człowiek. Ja wiem, że to jest ciężko, to jest pojąć od razu, jeżeli ktoś jest tak bardzo pochłonięty w tym świecie takim, wiadomo, tylko się wypicować, tylko kasa, tylko kurczę przyjemności i w ogóle nie ma nawet krzty duchowności w sobie. Wiem, że to jest trudne, ale jak bardzo dużo możemy się wyciszyć i się nauczyć od zwierząt. Jak się zachowują, co robią, się zagłębić. Może nie wszystkie zwierzęta, ale nawet od szczurów, które uciekają od zagrożenia, wiedzą zawsze, gdzie jest droga wyjścia. Ale na przykład też od łabędzi, które pokazują, że czasami wybierają jednego partnera na całe życie. A czy łabędzie zawsze wybierają tak? Na całe życie, jak one dbają. Pojedziesz gdzieś nad staw, zobaczysz, jak one, tylko one powiedzmy pracują. Ja często tam jadę nad taki staw, są czarne łabędzie. I gdy ta łabędzica ma jajka składa, to ten pan, partner, dziobem. Tam u mnie też na kanale jest filmik o tym. Jak on pięknie pracuje, znosi to wszystko, jak haruje ciężko. Nosi te gałązki, układa koni, żeby było jej bezpiecznie. Już jak on widzi, że ona jest zadowolona, idzie spać, to on sobie płynie na brzeg i tam się czyści, się szoruje, nie idzie na inne łabędzice, tylko się myje i wraca z powrotem do niej. Jak dużo możemy się nauczyć od zwierząt. Także kochani, spędźcie więcej czasu ze zwierzątkami. Życzę wszystkiego najlepszego, trzymajcie się dwójeczki. Zapraszam Was do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, bo tu uważam, że zawsze jest coś bardzo ciekawego. Dużo możesz rzeczy się dowiedzieć, dużo razy się zrelaksować, także bardzo fajnie. Ja sama jestem zadowolona z tego, co osiągnęliśmy, kochani, razem. A dzisiaj dużo osób do mnie napisało, w sumie dużo, 3 o tym samym, że się pojawiły kanały, które ściągają moje pomysły z krótkimi filmami, co jest dla mnie fajne, miłe. Bo ja uważam, że jeżeli jesteśmy przyjaciółmi, to nie czuję konkurencji, bo wiem, że ludzie, którzy mnie lubią, tak ze mną zostaną. To także dla mnie to jest miłe, że jestem dla kogoś, może nie drogowskazem, ale kimś, kto może inaczej do pewnych rzeczy podejść, tak? Na przykład jakiś pomysł, wcześniej był pomysł, że prawdopodobnie tak dziewczyny pisały, że te składy były bardzo poważne kiedyś, wcześniej niż 1,5 roku temu, 2. A jak ja zaczęłam tak bardziej lekko tego podchodzić, pojawiły kanały, gdzie też ludzie żartowali i rozkładali karty. Ja tego nie oglądam, no, ale moje dziewczyny zawsze mi tam nowości powiedzą i ja powiem Wam, że nie mam absolutnie pretensji niczego, że ktoś jakby nie ściąga pomysł, ale idzie moim tropem. Fajnie, bo ja zawsze się czułam jako lider. I mi to się bardzo podoba, że ludzie mi postrzegają inaczej. To także ja bardzo, bardzo się cieszę, jeżeli powstają takie inne kanały, inne osoby inaczej podchodzą do pewnych rzeczy, nie tak sztywno. Bardzo dla mnie to jest takie motywujące, żeby pokazywać nowe rzeczy, bo ja mam bardzo dużo pomysłów i z czasem będzie coraz więcej ich. Jak będę znajdować czas, pomalutku, pomalutku. Także no, to jest fajne, że mogę dawać jakieś takie coś dla kogoś, tak? Wiecie, o co chodzi. Dobra, zaczynamy trójeczki, bo zaraz dostanę dużo ochrzanu za to, że tak się zawiesiłam, ale to ja. Tak, kochani, karty są gotowe. Wybieramy, moje aniołki, karty, co dobrego do Ciebie idzie w najbliższym czasie. I teraz tak, nie wiem, czy trójeczki były przy jedynkach i przy dwójkach, ale ja chciałam Wam powiedzieć, że ten czas sobie sam ustal, ok? Możesz to sobie, tak teraz ja będę wybierała karty, powiedzieć, że ten czas będzie dla mnie 5 dni. Inna osoba może chce 3 tygodnie, ustal mniej więcej, bo każdy czas tak naprawdę nie istnieje, on zależy od nas samych, w jakim tempie my żyjemy, jak wszystko postrzegamy, robimy. Także tutaj ustal sobie sam ten czas, a ja zobaczę w tym czasie, co dobrego do Was idzie. I właśnie do Ciebie mówię. Co dobrego do Ciebie idzie, moja kochana trójko? Co do mojej trójeczki idzie dobrego? Co idzie dobrego?
Jak dobrego, to i dobrego, nie? Słoneczka, zobaczcie, co dobrego idzie. Ujujuj. Czekajcie, sprawdźmy, co tutaj. Jakaś kobieta skrywa jakieś romanse, miłostki do jakiegoś mężczyzny. Kobieto, nie skrywaj tego, powiedz o tym. Zobaczmy, co dobrego idzie do ciebie. W najbliższym czasie, w tym czasie, który sam sobie ustalisz, dobrze? Bardzo proszę, karty 3 Lenormand, co akurat do kogo idzie dobrego i właśnie do ciebie. Co dobrego idzie do ciebie. A mówiłam, że skrywane jest? A mówiłam. I czym może moja kochana trójka powinna się najbardziej jakby zająć w tym czasie? Co pomoże dla ciebie? Aha, o, to było bardzo chętne. Ha, bardzo, bardzo pasujące razem z tym. I powiem ci, moje kochanie, tak, słuchaj, gdzie mój kryształ? A, tu. Co dobrego do ciebie idzie? Siła jest w rodzinie. Siła jest w osobach, które kochamy. Nie muszą to być osoby związane z nami więzami krwi, ale osoby, które czujemy. Dobrze? To znaczy mogą być przyjaciele, może być rodzina, mogą być sąsiedzi, wszyscy, z którymi jest nam dobrze, na których widok się uśmiechamy, które są bliskie naszemu sercu. Bardzo super czas z tymi ludźmi. Cudowny czas. Czas relaksu, czas miłości, czas zatrzymania, czas dostrzeżenia, co już zbudowaliście, co osiągnęliście. Także przepięknie. Też, kochani, powiem wam tak. Patrzcie tutaj, karta ukrywania. Jest coś skryte. Albo jakaś osoba skrywa, tak czuje przed tobą swoje uczucia, albo ty właśnie kimś się bardzo interesujesz i ty skrywasz to przed tą osobą, przed światem, może nawet przed partnerem, który mi tutaj prawie się pokazał, bo zawsze tylko jeżeli jest dwóch króli, to ja czuję dwóch mężczyzn. Gdy jest cesarz i król, to tak trochę niekoniecznie już. To już zaburza moje te poczucie, że to jest na pewno dwóch mężczyzn. To już może być jeden mężczyzna, a drugi to zupełnie inna energia. I słuchajcie, kochani, w najbliższym czasie będziesz, i teraz tutaj nie ma naprawdę jakby, chciałam powiedzieć, ważności, nie ma tutaj znaczenia, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, bo zobacz, i król kielichów, i królowa kielichów są razem. Małżeństwo kolorów jest razem. To znaczy, już nie muszę tutaj separować płci. Jest po prostu osoba, ty, który w najbliższym czasie będziesz czuł tak kochany, tak potrzebny, tak będzie się ktoś o ciebie troszczył, ale i ty będziesz czuł, czuła potrzebę troszczenia się o rodzinę, o przyjaciela, o kochanka, o męża, o żonę, o dzieci. Ile miłości w tobie będzie. Jak będziesz się czuł cudownie, jaki potrzebny, w końcu potrzebny. Przepiękna energia miłości, zrozumienia, czego chcesz w życiu. Miłości do zwierząt, do natury, do świata, do siebie samego. Przecudowna energia, gotowości na miłość. Ruszy w końcu. Czemu powiedziałam w końcu? Chyba do kogoś to musiałam powiedzieć. Ruszy w końcu twoje życie do przodu. Długi czas byłeś w takim zawieszeniu. To znaczy nie to, że nic nie robiłeś i nie robiłaś, bo to robiłeś, tylko może nie nogami, nie rękoma, jak na tej karcie, ale główko. To znaczy i tak myślałeś o tej sytuacji lub myślałaś, tylko może nie poczyniałeś żadnych kroków, ale to było cały czas w twojej głowie. To było dla ciebie jak priorytet, tylko non-stop, noc, dzień. I teraz tak, ta sytuacja może być odnośnie pracy, że cały czas myślałaś, bo że to pracę zmienić. Albo odnośnie jakiegoś romansu, jejku, jakiego chcę, ją chcę, jest taka ona fajna. Albo odnośnie, nie wiem, zarabiania pieniędzy, to jest twoja sprawa. My nie będziemy tu wnikać, o czym ty tak myślałeś, ale coś nie dawało ci spokoju. Ale nic nie robiłaś w tej kwestii, ale za to ile myśli. Teraz to ruszy do przodu. Właśnie, to ta sytuacja była dla ciebie trudna, ponieważ różniła się dla ciebie od tego wszystkiego, co znasz. Zobacz, czarny, biały koń, inna maść, inny wygląd, inne potrzeby, inna strona, inny kolor. Tak samo sytuacja w życiu. Tak bardzo różna sytuacja od tego, co już znasz, co ciebie jest pewniakiem, bo bałeś się tej zmiany i w końcu ruszysz do tej zmiany, lub ta zmiana ruszy do ciebie. No, czasami bywa tak, że myślimy i nagle się pojawia na horyzoncie. Widzimy coś gna do nas, no już teraz nie mamy nic do jakby wyjścia, musimy otworzyć te drzwi, bo stratuje nas to. To tak jakbyś tutaj pragnął czegoś, miłości, pożądania, czegoś. I nie masz odwagi ruszyć, ale widzisz, że to nadciąga.
jest kłębia, tak, dymu. I widzisz, że to napiera na ciebie, to pożądanie, ta miłość, to coś. Wiesz, że jak nie otworzysz drzwi, serca, czegoś, to to stratuje ciebie. Dlatego to właśnie będzie gnać do ciebie. Może ktoś przyjedzie. Może ktoś przyjedzie. Kochani, też świetna energia, jeśli chodzi o pomyślunki. Pamiętajcie, że stworzyłam nowy wyraz pomyślunki z mojego słownika. Może istnieje, nie wiem. Kochani, karta siły cesarskiej. Będziesz świetnie tutaj dowodzić, jeżeli jesteś gdzieś właścicielem czegoś, może zatrudniasz właśnie kogoś, jakieś tam, nie musi być wiele osób, ale może kogoś, może kimś dyrygujesz, a może w rodzinie cały czas mieli ciebie za kogoś słabszego, to teraz staniesz na wysokości zadania, zejdziesz skądś i pokażesz, kto tu rządzi, nie dasz sobą manipulować czy coś, czy tam gdziekolwiek. Powiem, że bardzo silna karta. Ale dla osób słabszych, tak jak zawsze mówię, to może być tak, że się pojawi osoba, która w końcu cię jakoś nakierunkuje, naprowadzi na właściwe tory. Może też chciałeś coś od swojego przełożonego, szefa, od kogoś, to możesz w najbliższym czasie w końcu mieć spotkanie z tą osobą, możliwość od niej poproszenia tego, co chciałeś, lub jakiś awansu czy czegoś. Także, kochani, fajnie. Szczęścia małe idą do ciebie. Widzisz, konieczynka, małe dni szczęścia. W końcu zmiana. Powiedziałam w końcu, cały czas dla was czuję w końcu, nie wiem, bo czuję przy ten księżyc, że cały czas coś jest ukryte, cały czas coś chcecie, zatrzymaliście się w punkcie i czuję, że trzeba ruszyć i dlatego cały czas mi ten wyraz w końcu dla was się nasuwa. Konieczynka, jakieś fajne chwile, szczęśliwe, korzystajcie z tych chwil, bo są takie chwile każdego dnia, że do ciebie jakaś babcia się uśmiechnie, że pierwszy ktoś ciebie pierwszego wpuści w kolejkę, że ktoś przytrzyma ci bramkę, że dziecko przytuli się, że ktoś wyśle wiadomo i zapyta, co słychać. To są te chwile, które powinniście zauważyć, bo one są i przemijają, tak jak koniczynka. To takie chwile będzie dużo u was w najbliższym czasie. I widzę, że jakaś osoba tutaj niekoniecznie dla ciebie jest prawdomówna, nie pokazuje prawdziwych emocji. Może być to ten cesarz. Jest tak, albo przy tobie zawsze uśmiechnięta, a tak naprawdę chcecie coś wygarnąć, powiedzieć, albo na odwrót, udaje takiego zimnego, taką osobę, którą nic nie rusza, a tak naprawdę w duszy się cieszy, że cię na przykład zobaczyła. Także tutaj ktoś jest nie do końca szczery z tobą w twoim otoczeniu. I ta osoba prawdopodobnie w końcu wyjdzie z tej swojej maski i powie, pokaże, co jej w duszy gra. Od przyjaciela, pieska też może czasami na ciebie naszczekać. To może być tak, że w końcu ktoś ci wygarnie. Uśmiechał się, uśmiechał, powie dość, co ty robisz ze swoim życiem. Albo na odwrót, był skryty, skryty i w końcu przyjdzie się, przytuli, pokaże, co chciał. Także tutaj prawda wyjdzie na jaw, w końcu nie będzie księżyca. Inaczej powinniście się skupić. Płyń jak woda, bądź bezkształtna, bezkształtny. Pamiętaj, że gdy jest jakaś sytuacja, zawsze lepiej się dopasować komuś, kto nie staje okoniem albo nie jest sztywny. To tak wyobraź sobie sytuację. Ja idę teraz, nagle psuje się mi samochód i w dzielnicy, gdzie jest niebezpiecznie. I teraz tak, jak ja będę zachowywać się w określony sposób mój, niezgodnie z tym, co oczekują ci ludzie, to będzie niebezpieczna sytuacja dla mnie. Ale jak gdy będę wyluzowana, luźna, tak, jak water, tak, że tam się zatrzyma i nagle wyjdę, hej, no, siemano, co tam u was, wiesz, o co chodzi. Po prostu bądź tam w tej sytuacji tak, jak sytuacja wymaga. Płyń giętko. Bardzo do ciebie to jest potrzebne. Może więcej osiągniesz. Nie bądź sztywny, nie trzymaj się swoich schematów, zaszufladkowania, tylko jeżeli wymaga tego sytuacja, to czasami nawet, wiesz, przymknij na oko na to, że wiesz co, tak sobie myślę, czy to chodzi o honor, czy o coś. No, czasami może wymagać sytuacja twojej giętkości, powiem tak. Nie bądź taki nastawiony, że wchodzisz w towarzystwo na przykład ludzi fajnych, którzy się śmieją, ty jesteś w garniturze i ci nie wypadł, usiądziesz w końcu i będziesz pokazywać, jaki to szef. Tylko też zdejm garnitur, rzuć w bok, też się śmiej. Chodzi o to, dostosuj się do sytuacji. I też może zobacz, że ciebie jest potrzebne, żeby swoje te emocje, to wszystko wyładować, pokazać,
czym? Tu jest akurat artystycznie się. Tego nie każdy chce i lubi. Ja na przykład nie lubię malować już. Ja bym musiała to w inny sposób jakby wyrazić. Może przez taniec, śpiewanie. Tego go potrzebujesz. Czasami możesz swoje uczucia, pragnienia wyrazić w sposób artystyczny. Nawet gdy weźmiesz kartkę, malując, to tak zobacz, jak terapeuci pracują z dziećmi, które przyszły traumy. Dają kartkę i oni potem patrzą, co dziecko namalował. Nie ma żadnego tematu konkretnego, tylko daje i tym dzieciak maluje. Czasami maluje jakieś ślubnice, czarne postacie. Dużo można zrozumieć. Tak samo ty. Weź czasami, jak masz jakiegoś dołę, zamiast krzyczeć, czy się stresować, czy oglądać następny jakiś tam beznadziejny film, weź kartkę i postaw długopis, ołówek. Zobacz, co będziesz chciał zrobić. Czy stawić kropki z nerwów, czy coś, a potem sobie to spójrz na to. A może ktoś inny na to będzie mógł spojrzeć. Może coś zobaczy, czego ty nie dostrzegasz. Co byś dostrzegł tutaj na tej karcie? Widzisz? Tu jest, jak ja bym powiedziała, energia żeńska, jest gdzieś stłamszona, ktoś jest nad nią, ktoś ma taką ładną minę, tak jakby robił I don't care, nie interesuje się tobą, ktoś jest prawie na samym dole. Jest taki chaos, mętlik. To znaczy, z każdej sytuacji można coś zrozumieć, tylko trzeba, wiesz, zagłębić się, nie tak popatrzeć, jak ja tu spojrzałam, tylko ogólnie, jakie są kolory, czy są ciemne, czy są jasne, co masz ochotę w rękę wziąć tutaj, w tym momencie. Co, tak? Ile nastawisz tam plan? Trzymajcie się, kochani. Mam nadzieję, że Wam bardzo się podobał czas spędzony ze mną, bo ja szanuję ten czas, który spędziłam z Wami, że byliście. Trzymajcie się, aniołki. Miejcie bardzo fajny czas. Pozdrawiam Was serdecznie i do jutra. Pa, pa!